Dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, rosołem. Witam was serdecznie w drugiej części materiału poświęconego grze The Fall, Last Days of Gaia, edycji niemieckiej, spaczowanej, ulepszonej o podtytule Reloaded, przepraszam, Reloaded, poprawna wymowa, teraz trzeba to dbać, nagonka jest. Dobrze, kochani, by było mniej statycznie, bardziej dynamicznie niż ostatnio, pozwoliłem sobie przygotować specjalnie dla was taki zapis stanu gry. Odpalamy. Jeszcze tutaj pragnę dokonać pewnej korekty, jeśli chodzi o fabułę. Nie do końca był to kataklizm nuklearny, na co słusznie zwrócił mi uwagę użytkownik Gracus 1. Chodzi o to, że terroryści przeprowadzili zamach na Terraformer, mający na celu kolonizację Marsa. I ten zamach na ten sprzęt spowodował to, iż do atmosfery wydzieliło się mnóstwo CO2, także solarka dla wszystkich została zafundowana. Wyszło smutnie. Dobrze, kochani, wracamy do mojej wesołej ekipy. Na jej przykładzie pokażę wam system rozwoju postaci. Zaczniemy sobie może tutaj. O, widzę akurat, że Francis, jak i Wiktor tutaj awansowali. Bardzo fajnie, będzie okazja, by pokazać wam, jak to wszystko wygląda w momencie, gdy mamy możliwość podniesienia pewnych statystyk, wyboru perków i przybustowania troszeczkę naszych umiejętności. Dobra. Okej, okay, więc tak. Tu jestem, tu jest Rojo, dyplomata, otwieracz zamku, specjalista CKM-ów. Dalej mamy drivera, mechanika, inżyniera, snajpera Francisa. Kolejna sprawa to Iwana. Kolejny strzelec wyborowy, cichy złodziej. Następna wesoła przedstawicielka mojej mrocznej, postapokaliptycznej gromadki to Agnes, medyk, survivalistka, spec od strzel, czyli bliski mroczny kontakt. Ekipę zamyka saper grenadier Wiktor. Mamy oczywiście możliwość posiadania z własną główną postacią maksymalnie 6 osób, jednak ja troszeczkę zawężyłem swoją grupę. Po prostu można ustawić coś takiego, że punkty doświadczenia rozdzielają się po wszystkich, a im mniej osób, tym więcej na pojedynczego gracza, pojedynczą postać tych punkcików nam przypada. Także szybciej awansujemy, stajemy się szybciej silniejsi po prostu. Zrezygnowałem z 6 postaci, z dentysty, ginekologa budowlanego. Stwierdziłem, że jego umiejętności niekoniecznie muszą mi się przydać, jeśli chodzi o ratowanie świata. Dobra, więc tak, wiadomo, imię, pochodzenie, ostatnia rezydencja, takie elementy troszeczkę wpływające na imersję, klimacik. Tutaj w punkty życia, pancerz, następny level i tak dalej. Wiadomo, atrybuty główne jak siła, wytrzymałość, zręczność, inteligencja, charyzma. Mamy dalej umiejętności. Dzielą się tutaj one na kilkanaście kategorii. Sukcesywne podnoszenie każdej z nich wpływa na automatyczne odblokowywanie się tak jakby nowych, kolejnych subkategorii, które dają określone korzyści do konkretnych akcji. Przykładem może być na przykład bronie rzucane. No, w tym momencie moja postać ma bardzo słaby ten współczynnik, co daje jej punkty minusowe, procentowe do szybkości rzutu, celności tego rzutu i innych tego typu elementów. Także bardzo sympatyczny, klimatyczny system. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Następnie mamy talenty. I tu coś bardzo ciekawego. Są to jakby takie pseudo-falloutowskie perki. To znaczy, że jeśli na przykład w otwieraniu zamków awansujemy bardzo wysoko, podniesiemy sobie tą statystykę, w pewnym momencie otrzymamy możliwość wyboru takiego ulepszenia tej statystyki poprzez wybór jednej z trzech kategorii. Ja tam miałem szybsze otwieranie zamków, większe prawdopodobieństwa zakończenia wyłamu sukcesem, ale zdecydowałem się na automatyczne wykrywanie pułapek w zamkach. Także tak to wygląda. Tutaj jest reputacja, jeden z wielu elementów poprawionych przez tą edycję Reloaded. Mianowicie, im więcej zabijamy, więcej zadań wykonujemy, tym dostajemy automatyczny boost plus 1 punkta do wszystkich umiejętności tutaj tych głównych. Także tak wygląda okienko. Jest bardzo fajnie, sympatycznie, przede wszystkim miodnie. Dobrze, kochani.
Ekwipunek, no tutaj jest dosyć najsłabszy, najsłabszym elementem gry jest właśnie ekwipunek. Wszystko jest wrzucone do jednego wora, zaznaczamy tylko to, co aktualnie nosimy, bądź dzierżymy. Tutaj możemy między wszystkimi postaciami wymieniać się ekwipunkiem. Także tak to wygląda. Dobrze, kochani, weźmy się za to, co RPG-owe rojcie kochają najbardziej. Mianowicie trochę sobie wreszcie postrzelamy. W tym celu akurat przemycę inną mini prezentację, a mianowicie jak wygląda odpoczynek w grze. Klikamy, rozkładamy obóz. Też bardzo fajny bajer, postacie rozmawiają między sobą, grają w karty. Klimatycznie to wygląda. Nastawię tutaj odpoczynek na więcej niż domyślne 8 godzin, by po prostu zwiększyć prawdopodobieństwo ataku kogoś na naszą odpoczywającą ekipę. No to jedziemy. Ok, każdy się rozkłada, porzuca swoje aktualne działania. Czas mija. O! Udało się. Ktoś nas zaatakował. Dokładnie tak, kochani. Tak to wygląda. Panowie czerwoni. Złe gady. Ci dobrzy. Czyli my. Także najwyższa pora rozgrzać trochę wysłużone gifery, ucieszyć z pusty. Zaczynamy. Tutaj mam, tak jak wam wcześniej wspomniałem, suwak do przyspieszania bądź zwalniania tempa. My sobie go trochę zwolnimy. Pierwszym trzem osobom każemy sobie kucnąć. Dokładnie. O, tu jest osoba na bliski dystans, damy ją tutaj. Tu jestem ja. Odblokujemy sobie. Czas zwalnia się. Są oczywiście komunikaty typu, że ktoś kogoś zauważył. No, trudno nie zauważyć takiej zgrai. No i jedziemy. Snajper zdejmuje tego. Wsparcie Wiktora. Kolejna sprawa. Rojo też dorzuci 3 ołowiane grosze ze swojej strony. Tutaj zapomniałem doposażyć. Jedziemy. No i zaczyna się jazda. Co jednak troszeczkę przyspieszymy. No, pierwszy padł. I ciśniemy dalej. Tutaj strzelby są bardzo mocne. Efekty dźwiękowe akurat walki są też bardzo fajne. Punkty lecą dla konkretnej osoby. Punkty doświadczenia za pomyślnie wykonane zadania lecą do podziału dla wszystkich. Także każdy, co sobie uciął, to jego, jeśli chodzi o zabijanie. A wykonywanie zadań porówno dla każdego. Kolejny pada. O, teraz już pojedziemy z marszu na wszystkich. O, pięknie. Ładnie, Rojo. Boom, headshot! Dokładnie. No i koniec. Bardzo fajnie to wyszło. Trochę ekspa skapło. Wyposażenie, które zostało pozostawione przez naszych oponentów, jest do zebrania po odpoczynku, który za niedługo się zakończę. Mam nadzieję, że nie zaatakują nas ponownie, bo troszeczkę by mi to mój skrypcik steroryzowało. Dobrze. Kochani, jeszcze taka ciekawostka. Tak jak mówię, każda postać wyspecjalizowana w jakiejś umiejętności, na przykład w survivalu, może wyszukiwać pobliskie złoża wody, napełniać manierki. Inna osoba, wiadomo, otwiera zamki, deaktywuje pułapki, inna osoba jest odpowiedzialna za retorykę. Dobra, tu mamy wioskę, te znaczniki to są osoby, które mają dla nas jakieś zadanie. Akurat jeśli chodzi o questy, jestem w takim miejscu, że każdy quest jest dosyć solidnie rozbudowany. Zajęłoby to nam za dużo czasu, opiszę wam tak w skrócie, na czym polegają misje. Generalnie, paradoksalnie, nie są to na zasadzie pójdź, podaj, pozamiataj. Są rozbudowane na swój sposób. Każdy możemy wykonać inną drogą, czy to mamy większą elokwencję, czy to mocniejszy firepower. Różnie z tym bywa.
w zależności w czym jesteśmy podszkoleni. Niektóre rzeczy oczywiście można wykonywać pokojowo, dzięki na przykład wysokiej statystyce w rozwiniętej umiejętności retoryki. Tak samo barter i tak dalej, także każda umiejętność nie jest tu bez znaczenia, każda się przydaje w innych umiejętnościach, tak jak wcześniej spotykałem. Tak jak wcześniej wspominałem. Dobra, pójdziemy sobie zaktualizować jedno zadanie mające na celu pomóc jednemu delikwentowi jakby udobruchać swoją kochaną. Zaktualizujemy to zadanie, albowiem załatwiliśmy mu mydło, by się umył oraz ciuchy, by się ubrał. Zobaczycie, jak wygląda akurat system dialogów. A, du bist es. Geht's jetzt los mit dem Imagewandel? Aha, no, tu akurat jest okienko kategorii takiej domyślnej. Nie jest to okienko otwierające. No, ma kulpa, przepraszam was. Nie wyjdzie nam to tym razem. Oczywiście, teraz wszyscy śpią. Tak naprawdę miasteczka, wbrew pozorom, iż są opustoszałe wskutek tego nuklearnego zła i tej zawieruchy z CO2. No, się zrymowało wesoło. Są zaludnione, żyją własnym życiem, teraz wszyscy śpią w swoich łóżkach, gdy nastaje ranek, wracają do swoich codziennych obowiązków i przykładowo naprawiają szopy, tankują auta, naprawiają samochody, podchodzą do swoich straganów, zajmują się właśnie sprzedawaniem różnych dóbr, grają przy ognisku, opowiadają sobie historyjki, śpiewają. No wbrew pozorom, mimo że gra jest starsza, bo premiera w Polsce miała w 2006 roku, miała swoją premierę na świecie, tudzież na początku oczywiście w Niemczech, ta niemiecka gra w 2004 roku, a już wtedy były właśnie takie społecznościowe systemy zaimplementowane, tak jak mieliśmy chociażby w Wiedźminie, że każdy coś tam sobie robi, każdy ma swój ten patchfinding, jakiś skrypt ustawiony. Także tak to wygląda. Kochani, dziękuję wam za wczorajsze uwagi, sugestie i inne tego typu elementy. Było mi niezmiernie miło. Postaram się, by było coraz lepiej, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i technicznym w następnych materiałach z cyklu Urojonych Światów. Także kochani, no co tu dużo mówić. Polecam wam grę jak diabli. Jest naprawdę fajnie, miodnie, sympatycznie. Przede mną jeszcze bardzo dużo rzeczy do odkrycia, dużo rzeczy do załatwienia. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To była druga część materiału poświęconego grze The Four Last Days of Gaia. Boom Headshot wszystkim. Trzymajcie się. Strzałunia.